Powiem wam, że niektóre pojedynki są tak niewyrównane, że już na samym początku znamy ich wynik. I dziś właśnie porozmawiamy sobie o takim pojedynku. Dzień dobry, z tej strony Red i witam was w kolejnym odcinku Versusa. Serii, w której bierzemy dwie bardzo podobne postacie i sprawdzamy, która wypadnie lepiej. A w dzisiejszym pojedynku zmierzy się sławny gangster z Inazumy, najlepszy beatboxer w całym Teyvat, facet z największą maczugą w całej okolicy. I'm the head honcho of the Arataki gang, and everyone knows my name's... names, I have many. Arataki the one and only Ito, Arataki the Oni Sumo King Ito, Arataki the pride of Oni Ito, Arataki Beetle Gladiator Ito, Arataki the ultimate TCG champion Ito, Arataki he might lose but he'll never admit defeat to. A w drugim narożniku kobieta z wystrzałowym parasolem oraz olbrzymimi armatami, stojąca na czele największej fontejnowej mafii, a przy tym wszystkim doskonała kucharka. I am Navia, the esteemed president, leader, commander-in-chief, executive director and boss of Spina di Rosula. Dwa geomain DPS-y i tylko jeden zwycięzca. Przypomnę formułę programu dla osób, które oglądają tę serię pierwszy raz. Zabieramy dwóch zawodników na Abyssa, czyścimy piętra jak najszybciej, sumujemy czas ze wszystkich pięter i postać, która wyczyściła Abyssa, w krótszym czasie zwycięża. Są dwie rundy, jedna free-to-playowa, gdzie korzystamy tylko i wyłącznie z czterogwiazdkowych postaci i broni, które da się ogarnąć za darmo, i druga no limit, czyli bierzemy sobie najlepsze dostępne drużyny dla danych postaci i czyścimy tak samo w jak najszybszym czasie. Jedna notka, w tym versusie jedno piętro Abyssa zostało wyłączone, czyli 12-2 druga połowa, gdzie znajdują się geoslime z geoprzeciwnikami. No, odporność 100% powoduje, że tam testowanie czegokolwiek nie miałoby żadnego sensu. To tak jakby testować Raidenkę na elektrokostce. Bez sensu. Dlatego będą brane pod uwagę wszystkie piętra poza tym jednym. Przypomnę tylko, że to ma tu format rozrywkowy i ma na celu pokazać, jak jedna postać wypada na tle drugiej. Nie płacimy się tu o każdą sekundę oraz nie są to matematyczne, naukowe, dokładne, perfekcyjne wyliczenia ze wszystkim idealnym, co tylko możliwe. Więc pamiętajcie, to tylko zabawa, a nie eksperyment naukowy. Versus odbył się w zeszłą niedzielę na streamku, tam jest całość, całe dwie godziny, to tylko streszczenie. Jeżeli chciałbyś obejrzeć przyszłe Versusy, zapraszam na streamki na Twitchu. Oraz na Discorda, tam można głosować, jakie następne dwie postacie mają się ze sobą zmierzyć. W zakładce Versusy. A my przejdźmy już do głównego tematu odcinka. I tutaj zaczynają się pierwsze problemy z Versusem, czyli free-to-playowy Ito. Jak wyobrażacie sobie free-to-playowego Ito? Bo ja sobie nie wyobrażam. Jedynym darmowym mieczem, który możemy dać na Ito, to Wineblind od Kowala. Wypada on dużo gorzej od Serpenta i nawet nie wspominam o Red Hornie. Jest to naprawdę słaby miecz i dajemy go na Ito tylko w ostateczności. Ale dużo większe problemy były z drużyną. Bo praktycznie w każdej drużynie u Ito znajduje się Zongli, Albedo lub jakakolwiek inna postać Geo. No to bardzo ciężko znaleźć pasujące czwórki. Oczywiście, mamy Geo Travelera, mamy Goro, mamy jakąś Yunjin, ale te postacie pasują naprawdę, nie pasują. W ostateczności wybraliśmy team Ito, Geo Traveler, Goro oraz Bennett. W tej drużynie tak naprawdę Geo Traveler nie robił nic poza ładowaniem i dawaniem crit rate'a ze swoich pasywek, ale to naprawdę niewiele. Navia za to miała dużo, dużo prościej, bo mogliśmy spokojnie wrzucić Ningguang, Xiangling i Bennetta. Ta drużyna jest naprawdę bardzo dobra i miażdży team Ito już na samym starcie. Z początku myśleliśmy nawet, żeby zrezygnować z free-to-playowej rundy i po prostu od razu przyznać punkt Navi, bo to praktycznie nie miało żadnego sensu. Free-to-playowy Ito prawie że nie istnieje. Granie darmowego Ito to siermięga najwyższej próby. W ostateczności stwierdziliśmy, że rundę trzeba przeprowadzić, po pierwsze dla kontentu, a po drugie, żeby zobaczyć, jak duży będzie div. Ja byłem za sterami Ito, a za sterami Navi był mój moderator Lokoto, którego możecie pamiętać z poprzedniego Versusa. Już na pierwszym piętrze odczułem dużą przewagę Navi. Brała się ona głównie z tego, że w teamie Ito zadawał damage tylko i wyłącznie on. No nie mówmy sobie, że Bennett, Goro czy Geo Traveler cokolwiek bili, bo damage'a tam było zero. Tylko i wyłącznie Ito był skłonny zadawać obrażenia. Obrażenia, które robił z Wildblindem, też nie były zbyt wysokie. Za to Navia poza swoim damage'em mogła liczyć jeszcze na damage Ningguang oraz Xiangling. Wszystkie te trzy postacie skalują się z atakiem, więc Bennett pokazywał swój pełen potencjał. Za to w teamie z Ito, Bennett tak czy siak buffował tego Ito, ale nie oszukujmy się. Ito woli jednak buffowanie defa i skaluje się z defem. W ostateczności na pierwszym piętrze straciłem naprawdę dużo sekund. Zrobiłem to piętro w 83 sekundy, a Navia
62. No, div kolosalny. Następne piętro grało mi się nieco lepiej. Kostka była tragiczna, a tutaj koparka i kilka robotów to nie był aż taki duży problem. I kiedy wydawało mi się, że zrobiłem to w dobrym czasie, bo zajęło mi to tylko albo aż 80 sekund, Nawia zamkła to w 47. Prawie mnie zdublowała. Wiąże się to pewnie z tego powodu, że Nawia w single target pokazuje swój pełen potencjał. A przeciwnicy tutaj naprawdę nie mieli dużo HP i wystarczyło kilka kliknięć E, żeby zadać odpowiednie ilości obrażeń, żeby pokonać wszystkie roboty na tym piętrze. I to jednak musiał ładować tego ulta i każda następna rotacja no nie była na jego korzyść. No i to woli jednak kilku przeciwników niż jeden target. Ale prawdziwe problemy zaczęły się właśnie teraz. Czyli Hydro, Ulpa. I na sam start chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, taki jeden gigantyczny plus, który odczułem grając Ito. Jest nieśmiertelny i bez kapy. Umrzeć Ito się praktycznie nie da. Hydro Tulpa potrafi uderzyć w nas 20 tysięcy, kiedy mam na sobie Pyro z Bennettem oczywiście. I wiele razy robiąc tego abyssa zarówno u siebie jak i u widzów, potrafiłem dostać zwyczajnego one-shota. Ten boss bije naprawdę gigantyczne liczby, a tutaj nie dość, że miałem jeszcze Bennetta, to byłem bystarszy. Mimo to nie umarłem ani razu. Więc Ito to naprawdę twarda postać i bardzo ciężko nim umrzeć. Mimo tej wielkiej zalety, no, damage'a nie robił dużego. Nawia miała większe problemy z przeżyciem, ale nie były to aż tak gigantyczne problemy, dzięki tarczy z Crystallize'u. Nawia biła naprawdę fajne liczby, a wszystko to dopełniała Xiangling, która wapowała na cały czas na tulpie. Div między tymi dwiema postaciami na tym konkretnym abysie był gigantyczny. Mi zajęło to niecałe 2 minuty, a Nawia cykła sobie tego bossa w, uwaga, 50 sekund. Hydro Tulpa, free-to-playową drużyną, Cesero Nawią, 50 sekund. To naprawdę niesamowity wynik, ale najciekawsze dopiero przed nami. Następny na liście, Elektro Nietoperz. I tutaj kolejna duża wada Ito, którą można było bardzo łatwo wyczuć. Nawia swój damage tak naprawdę nie uzależnia go od niczego. Za każdym razem, kiedy mamy tylko możliwość, możemy kliknąć E i zadać naprawdę solidne liczby, a zaraz później mamy normal ataki z infuzją, więc tym bardziej damage jest praktycznie zawsze. Jest to podobna sytuacja jak na przykład Nuvillette, który za każdym razem może wykonać swój charge atak. I to niestety nie ma takiego luksusu i praktycznie cały swój damage uzależnia od ulta. Gdy nie jesteśmy w stanie naładować Ito, nie bijemy nic. Gdy Nawia będzie miała nawet problemy z naładowaniem lub nie będziemy mieli ulta Bennetta czy czegokolwiek innego, zawsze to E możemy kliknąć. I to za to, no cóż. No i Nietoperza kilka razy musiałem resetować, bo Ito nie chciał się ładować, mimo to, że miał wparty 3 Favoniuse i w buildzie miał 140 energy charge'u. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy Ito miałby 100 energy charge'u i nie miał żadnego Favoniusa w teamie. To by było tak niegrywalne, że szok. Więc jeżeli gracie Ito, to pamiętajcie, Energy Charge i Favoniusy wparte. Mój czas to 76 sekund, a Nawia tylko 42. Ostatnie piętro było tak naprawdę najlepsze na Ito. Grupy przeciwników, fajnie ustawienie oraz po prostu wszystko się ładnie składało. Tutaj zrobiłem najlepszy czas i byłem najbliżej Nawi. Mimo to i tak przegrałem z dużą... No wiecie, dużo czasu mi brakło. 63 sekundy dla Ito i 48 sekund dla Nawi. Niby najbliżej, ale dalej daleko. Wszyscy spodziewaliśmy się takiego wyniku po free-to-playowej drużynie. Z faktu, że i to free-to-playowy nie istnieje, tak jak mówiłem na początku. I może w premium teamie, gdy będziemy mieli dostęp do wszystkiego, i to pokaże pazurka. Oczywiście dostał Redhorna, Zongliego, Bennetta i Goro. Jedna z najlepszych konfiguracji, jaką możemy sobie wymyślić. No wiadomo, może moglibyśmy tam jeszcze wepchać jakiegoś Albedo i pokombinować, ale z moich testów wynikało, że ta drużyna radziła sobie najlepiej. Nawia za to dostała swoją dedykowaną broń oraz również Zonga do teamu, czyli Nawia, Zongli, Xiangling, Bennett. Buildy oczywiście można sprawdzić bez problemu. I tutaj muszę wam powiedzieć, że tym i to grało się zdecydowanie dużo lepiej. Nareszcie zaczął coś bić, nareszcie ta rotacja miała jakiś sens, nie miałem jakiegoś głupiego GGO Travelera, tylko Zongliego, który fajnie mi to zamykał. Ogólnie tym mi grało się dużo, dużo wygodniej i czułem, że ta moja postać coś robi. Za to osoba na Navi nie czuła diffu praktycznie żadnego. Zongli nie diffował aż tak, a dedykowana broń i tak samo w sobie jest średnia, więc i to pierwszego bossa kostkę zamknąłem 78 sekund. Nawia za to 60. No, mimo dobrego teamu, niby premium teamu, dalej div jest spory. Na następne piętrze i to naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie dość, że grało mi się bardzo dobrze, to jeszcze damage był odpowiedni, żeby zamknąć całe piętro w dwie rotacje. Naprawdę niezły wynik i nie mógłbym narzekać. Gdyby nie jedna mała rzecz. Zaś gorszy czas od Navi. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Navia w premium teamie zrobiła dokładnie taki sam czas jak w free to playowym. Czyli 47 sekund. Jakby to samo. Mimo Zongliego w teamie i mimo dedykowanej broni. I to za to poprawił swój czas znacznie. Z 80 sekund na 55.
To naprawdę dobry wynik, ale dalej za mało, żeby pokonać Nawie. Kolejne piętro i kolejne bardzo pozytywne zaskoczenie. I tu grało się naprawdę bardzo dobrze, a liczby pozwoliły mi zamknąć Hydro Tulpę w zaledwie minutkę. To naprawdę bardzo dobry wynik, jak na solo Hypercarry DPS-a, który nie robił żadnych reakcji. Nawia nie pozostała dłużna i rozjebała tego bossa w 35 sekund. To mega dobry wynik, którego nie powstydziłyby się C6 i to naprawdę bez kappy. Przed nami ostatnie dwa piętra. I tutaj Iton również spisał się bardzo dobrze, grało mi się przyjemnie, nie miałem problemów z ładowaniem, damage był odpowiedni, ogólnie Cox, nie mam na co narzekać, 47 sekund, naprawdę dobry wynik. Nawia po raz kolejny zwycięża, tym razem tylko 5 sekundami, więc nie aż tak duży diff, ale still. No i przyszedł czas na ostatnie piętro. Najlepsze możliwe warunki dla Iton. Grupy przeciwników, fajne ustawienie, premium drużyna i tutaj naprawdę pokazał, co potrafi. 41 sekund. Teraz uwaga, uwaga, nie uwierzycie. Nawia przegrała. Zamkła to 47 sekund, czyli 8 sekund wolniej od Ito. Moja reakcja na streamie idealnie to opisuje. 41! 40... O kurwa, wreszcie! Mamy to! Zwycięstwo, kurwa! Jest, kurwa! Definitywnie rozjebany! I co? Gdzie teraz jesteś? Gdzie teraz jesteś? Rozjeba! Nie ma co zbierać! Żarty żartami, ale testy nie pozostawiły suchej nitki po Ito. Przegrał 2 razy z ogromnym diffem czasu. W premium teamie wyczyszczenie całego Abyssa zajęło mu 274 sekundy. Navi za to 221. Diff jest kolosalny i no, nie ma o czym dyskutować. Ale klasycznie czas na podsumowanie i postarajmy się wytłumaczyć, co się wydarzyło. Może zacznijmy od rzeczy podstawowej. Abyss stricte dla Navi. I nie mówię tutaj o Blazingu, który dzięki Crystallize'owi dawał na więcej damage'a, bo Ito też był w stanie robić Crystallize chociażby na tulpie, na manifestacji i wszystkich innych takich elementalnych bossach. Dodatkowo Bennett raz od czasu też klikał swoje E i tym podobne, więc to nie jest tak, że Blazing był tylko i wyłącznie na Navi. Wiadomo, ona lepiej korzystała z tego Blazinga, ale nie aż tak. Dodatkowo na takiej tulpie diff był zerowy, od strony Blazinga oczywiście. Bardziej chodzi mi tutaj o przeciwników, którzy byli idealni dla Navi. Single target, elementarni, dzięki czemu mieliśmy więcej krystalizów i lepiej stakowaliśmy E, oraz brak pyro przeciwników, którzy kontrowaliby Xiangling. A z faktu, że była jeszcze tulpa, to Xiangling w teamie z Navią mogła spokojnie wapować, co gwarantowało więcej damage'a. Ito nie miał takiego luksusu. To jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą można byłoby bronić Ito. Gdyby było więcej pięter, jak piętro 12-3-2, gdzie były grupy przeciwników, a nie single target bossy, wydaje mi się, że wynik tego versusa byłby trochę bardziej wyrównany. A dlaczego Navia jest lepsza w single target, a Ito w IOE? Machanie Ito charge attackiem ma naprawdę ogromny zasięg. I gdyby mielibyśmy dużą grupę przeciwników, Ito zadawałby damage we wszystkich. Bo naprawdę, IOE, charge attacków Ito jest naprawdę duże. Za to obrażenia obszarowe Navi są dużo mniejsze. Nie dość, że strzelamy tylko przed siebie, to ma to bardzo niski, nie wiem, niskie hitboxy, tak to mogę chyba określić, oraz bardzo krótkie. Na dalekie dystanse raczej sobie tym nie postrzelamy. I bardzo łatwo nie trafić. Więc jeżeli przeciwnik nie jest stricte przed nami, tylko jest na przykład za nami, obok nas, to Navia nie zada żadnych obrażeń. A Ito tak naprawdę bije wokół siebie. To naprawdę duży diff. I spokojnie, fani Ito, nie świętujcie. To nie oznacza, że, nie wiem, ta postać została uratowana. Diff czasu jest tak gigantyczny, że to nawet nie ma co mówić. Przejdźmy sobie teraz do wad postaci. Pierwszą taką podstawową wadą, którą ma Ito, jest fakt, że free to playowy do build do niego nie istnieje. Jeżeli nie mamy Red Horna, nie mamy fajnych postaci, które do niego pasują, zwyczajnie nim się nie da zagrać. Geo Traveler i Windblind na Ito no, nie oddaje, tym się gra źle, tragicznie, próbowałem, zaufajcie mi. Dopiero z Red Hornem, Zongiem i fajną drużynką da się to sensownie zagrać. A i ważne, Goro C6, to też jest bardzo istotne. Nawia za to nie ma takiego problemu. Jej free to playowe party jest bardzo dobra i gdyby tego wszystkiego było mało, to miecz z eventu, który był dostępny, czy ten karton, działa na niej naprawdę bardzo w porządku. Poza kartonem mamy jeszcze mnóstwo innych opcji, czy to Wolf Gravestone, czy Serpent Spine, no tego jest naprawdę sporo. I to ma tak naprawdę 3 grywalne bronie, jest to Y-Blind free to playowy, który naprawdę w cudzysłowie jest grywalny, Serpent Spine na R5 i Red Horn. I inne miecze średnio pasują. Kolejną rzeczą jest to, że Ito jest postacią starą. Wyszedł gdzieś w środku i na zoomy, a Navia jest świeżutka, pachnąca, nowiutka i widać różnicę pod względem mechanik na pierwszy rzut oka. A propos przyjemności z rozgrywki, tutaj już kwestia jest bardzo subiektywna.
Mi się i to grało naprawdę bardzo w porządku. Navią też mi się gra bardzo w porządku, więc tutaj nie powiedziałbym, że jakaś postać jest zła pod tym względem. To już jest dla każdego indywidualna kwestia, ale jedno jest pewne, i to się nie zestarza, bo wiele starych postaci się zwyczajnie starzeje, jak chociażby Klee, a i to dalej gra się nim tak samo, jak się nim grało i jest okej, naprawdę. Nie zestarzała się ta postać, jest w porządku i da się dobrze bawić grając z nią. No dobrze, podsumowując, Navia zwyciężyła i jest moim zdaniem lepszą postacią. Jest nowsza, lepsza, przyjemniejsza i tańsza. I to za to jest gorszy, robi mniejsze liczby, ma droższe party i najgorsze w tym wszystkim jest to, że przegrał nawet z free-to-playową Navią. Naprawdę. No Limit i to zrobił to w 271 sekund, a free-to-playowa Navia w 240. Więc Navia to naprawdę bardzo dobra postać i szkoda, że już nie ma jej baneru. Ale jeżeli ją dropliście, to macie naprawdę w porządku geo DPS-a. Powiedziałbym, że najlepszego DPS-a geo w grze. A jeżeli macie Ito, to nie tak, że nie możecie nim grać, że jest do dupy. Jeżeli jesteście mainami, macie do niego Redhorna, C6 Goro i fajną drużynę, możecie robić ABS-a bez żadnego problemu, dobrze się przy tym bawić i na nic nie narzekać. No a jak nie macie Redhorna i pełny premium drużyny, to wam współczuję. To tyle ode mnie. Jeżeli chciałbyś zagłosować na następny Versus i chciałbyś go obejrzeć, zapraszam na Discorda, gdzie jest głosowanie, oraz na Twitcha, gdzie można to obejrzeć w całości. I przypominam jeszcze raz, Versus to forma rozrywki, a nie eksperyment naukowy. Ja się będę już z wami żegnał, pozdrawiam i dobranoc.